Dzień dobry, panie Szymonie. Cześć. Zapraszamy serdecznie. Cześć. Ale jednak idzie, no to uwaga. Czujcie się jak u siebie. Cześć, ale... Ty już masz swój fan klub od samego rana? Cześć, co? Już fan klub masz od samego rana? Nie, ja opłacam swój własny fan klub, wiesz? Teraz mam trochę mniejszy, ale płacę za dwóch, trzech statystów, którzy udają moich fanów. Ale właśnie to nie problem, że nie ma tu ani jednej dziewczyny, że to sami faceci, tak? Nie, żaden problem, nie, żaden problem. Bo jednego dnia są dziewczyny, drugiego, to jest rotacyjnie, o co chodzi. A my już jesteśmy transmitowani, Jarek? Dominik, jesteśmy transmitowani. Wiesz, że jesteśmy od jakichś 10 minut transmitowani. Wszystko, co powiesz w tym samochodzie, będzie użyte przeciwko tobie. Wiem, no właśnie, Jarek, żebyś ty miał taką funkcję, żebyś podwoził jednak gdzieś ludzi, bo ja cały czas się zastanawiam nad tym. Ale poczekaj, zabrałeś wszystko stąd, czy musisz tu wrócić? Nie, muszę wrócić po torbę, bo ja chciałem do radia, wiesz, do Zetki na Żurawiu, ale to blisko, to ja sobie przejdę, nie ma problemu. Tak. Nie, nie ma problemu. Dobrze. Bo myśmy się dzisiaj mieli spotkać, żeby poplotkować sobie o Warholu i innych szalonych ludziach, prawda? Tak, tak, ale też będziemy o tym, prawda? Tak, będziemy tak, o tym, bo oczywiście. Ty dałeś twarz ludziom, którzy, że tak powiem, są jednymi z najbardziej charakterystycznych ikon popkultury. Słuchaj, no jestem w ogóle tym zachwycony. Nie sądziłem, że mnie ten zaszczyt spotka, bo to w sumie zaszczyt, wiesz, być ambasadorem wystawy Warhol Dali w Pałacu Kultury. I jak do mnie zadzwonili, że w ogóle ja mam być ambasadorem. Jarek, rozumiesz, tak. Nagle w wieku 50 lat. I myślisz sobie, Waszczykowski robi sobie ze mnie Tak, jaja. Zostałem ambasadorem. W końcu, słuchaj, teraz uważaj, moja żona tak. Może się nazywać pani ambasadorowa, czujesz to, wiesz, no to są same zaszczyty. To jest przecholernie trudna robota, bo ty codziennie będziesz musiał wieczorem być na jakimś raucie, no. Codziennie na jakimś raucie, na raucie, przede wszystkim, ale mam niebieskie blachy w samochodzie, ja bym musiał to być zobaczył. Masz taką piękną biało-czerwoną flagę, taką, wiesz, na masce. Nie, tam jest, no wiadomo, jakiś, któraś z prac, wiesz, daleko, albo ten zegarek taki, wiesz, zwisający, albo Warhola może być, wiesz, zupka Campbell, wiesz, tak sobie pomyślałem, że powinna powiewać. No. A gdzie ona jest? Do zobaczenia i dla kogo? Powiedz. Słuchaj, ta wystawa jest właściwie dla wszystkich. Ona jest w Pałacu Kultury, co już jest frajdą. Bardzo mi się w ogóle to podoba zestawienie, czyli Pałac Kultury. Teraz ja nazywam pałacem... Ale to są normalne prace, oryginalne prace? Tak. Jest bardzo dużo prac jednego i drugiego pana z tych, to jest taki przekrojowa, oni są dosyć skonfrontowani, czyli to jest taki ich troszeczkę pojedynek, wiesz, czyli nie ma tak, że jest chronologicznie po kolei, tylko po prostu raz on, raz Dali, raz Warhol, chyba jedziemy, wiesz, Jarek, przepraszam że ja tak... Nie wiem, jak wy ambasadorowie na zielonym jeździcie, tak? My możemy jak chcemy, wiesz, no, tak jak ambasador Rosji, jak się miał załatwić, to mówiono mu, co, gdzie pan, wszędzie, rozumiesz, no, na raucie właśnie. Ale wiesz co, nie, jestem dumny z tego powodu i przede wszystkim, słuchaj, na przykład odkryłem niesamowite rzeczy, bo to, że na przykład tam zupka Campbella, prawda, tak. Warhol, ale na przykład nie wiem, czy wiesz, że ja przez lata i pewnie ty też, że tak powiem, sorry, że tak powiem, ssałem Dalego, nie wiedząc o tym. Chodzi o to, że... Ja go wciąż ssię, nie wiedząc czyli, wiesz, o tym. Chupa Chups. Co Chupa Chups? Chupa Chups to jest projekt Salvador Dali. Chupa Chups, czyli słynne lizaki Chupa Chups, to jest Salvador Dali. To jest to jego ma być projekt. Sztuka? I ty na to zapraszasz? Ale właśnie, i teraz uważaj. Autor i to czegoś jest, takiego? Tak, ale powiem ci jedną rzecz. I z nimi właśnie jest taka śmieszna historia, ponieważ to byli tacy goście, którzy całe życie tworzyli pewne uniki. Znaczy, trudno ich było jakoś, wiesz, powiedzmy, sklasyfikować, tak. Wiesz? Czyli ciągle, wiesz, podsycali pewne no, legendy spokój, wokół facet wymyśla siebie. Puszkę z napisem Campbell i to ma być sztuka? No, słuchaj, spokój. Miałem całą dyskusję... Na koszulkach, ale słuchaj, Jarek, miałem całą... ponieważ ja wzrastałem z jednym i z drugim panem. Raz tak. Jednego kochałem, raz drugiego kochałem. Raz jednego ty, nienawidziłem, czyli ty był zbyt komercyjny. Byłeś w trendzie, kiedy to było, jeszcze nie było modne. Kiedy kochałeś faceta po prostu. No, może nie, ale wszyscy dyskutowali na ten temat, wiesz, poprzez okładki płyt tak. Na przykład Warhola. Zresztą tam jest dużo tych właśnie pierwotnych okładek płyt Warhola, wiesz, Sticky Fingers, wiesz, Rolling Stonesów. Mhm. Nawet wiele płyt, których nawet nie wiedziałem, na przykład The Smiths, mojej ukochanej, wiesz, grupy. Ale co ci powiem o tym właśnie, o tej puszce Campbella. Przez całą miałem dyskusję z moim dziadkiem. Mój dziadek, który był domorosłym malarzem, malował pejzaże, rozumiesz? Rzeczka, kwiatki, brzoza, wiesz, może no. Inne drzewo, wierzba, no leszczyna, wierzba. Może tak, dobra. I słuchaj, sytuacja była taka, że cały miałem kłótnię, bo ja mówiłem, dziadek, tu jest taki artysta Warhol. Jak można malować coś, co już jest? Dlaczego on maluje zupę? Co mnie interesuje zupa, wiesz, zupa w PRL-u. Ja mówię, dziadku, no ale no właśnie zupa w PRL-u, no wiesz, no nie ma. Przywilej picia nie ma. Dziadek mówi, nie może być tak. Niech mi namaluje konia, to ja powiem, że on będzie artysta, tak jak Kossak. Kossak malował piękne konie. Potem niech maluje kwadraty i niech mi kopiuje zupy. I ja, wiesz, zastanawiałem się przez lata, jak ja bym był Warholem w PRL-u,
co by było, Jarku, dla ciebie taką odpowiednikiem zupy Campbella w PRL-u? Zupy Campbella w PRL-u? Takim odpowiednikiem. Jak ty byś był Warholem w PRL-u, butelka w Polsce, denaturatu. Co byś... Słuchaj, ja wymyśliłem co innego. Ale zobacz, ale moje takie było takie... Dobrze, no to no. Widzę, że twoje wspomnienie. Nie, no dobra, okej. Okay. Dobra, odstój, to nie wiem, czy powinieneś prowadzić auto, wiesz. Dobrze, ja zaraz tam siadam, ale wiesz co, dla mnie... Słuchaj, przysmak śniadaniowy, mielonka. O Jezu, nie byłem taki... Nie, poczekaj, jak nas wywozili ze szkoły, no to tam się jakąś mielonkę no, mielonka, no, zawsze albo była mielonka. Albo paprykarz szczeciński. O. Słuchaj, ja nawet do Berlina, jak pojechałem pierwszy, mówiłem, że są mielonka. Mielonka, no tak, mielonka. To by był... Słuchaj, i tym bardziej, że to był nawet fajny design tej, że tak powiem, mielonki. Ale słuchaj, wystawa jest w ogóle niesamowita i tyle rzeczy gdzieś tam się, wiesz, po prostu otwiera. Na przykład przede wszystkim, co mi się jeszcze u Dalego podobało, który też takim był gościem trochę mylącym tropy, czyli wiesz, trochę prowokator. Nie, no on nie był wymyślał do końca normalny, umówmy się. Nie, no, no pewnie trochę nie, ale też myślę, wiesz, no kto z nas jest gdzieś tam normalny, no, a kto normalny mówi, że mu się kojarzy od razu z denaturat, prawda? No, ale że też denaturat tak z rana, Boże święty. No po prostu wiesz, no. Tak to zostaje. Ale mówiłeś o Dalim, że on też nie był normalny i wszystko już powiedziałeś o Warholu, a Dali dlaczego? Jest słuchaj, fajny? Dali to też w ogóle niesamowita postać, bo zanim, ja w ogóle przez Dalego zakochałem się w surrealizmie i też miałem taki, właśnie zacząłem się otwierać na innych. Trochę tak, ja w ogóle no nie to, że jestem właśnie takim jakimś artystą, który by, chociaż w moich wczesnych pracach odnajdziesz pewne wpływy jednego i drugiego. Nie, ale nie, że było dla równowagi, wiesz, to Stach Szabłowski jest drugim, powiedziałbym, ambasadorem od tych spraw tak. Już takich czysto fachowych, tak. Wiesz, czyli jak tam oni piórkiem, pędzlem i tak dalej. Ja jestem bardziej od stwarzania atmosfery. Ale powiem ci, jeśli chodzi o Dalego, niesamowita sprawa to jego stosunek do żony. I tu jest, tu się zgadza, że tam jest jakaś też pantoflarska historia i może z racji tego ja zostałem wybrany, tak. Ponieważ on totalnie był piewcą swojej żony. Wiesz, zresztą bardzo często na przykład jak malował gdzieś tam w jego pracach się pojawiała Matka Boska, też miała twarz jego małżonki. Zresztą on takie peany na, swoje, na temat swojej żony. Nie wypowiadaj tego w Polsce. Nie można takich rzeczy robić, stary. No. No że nie mogę w ogóle o... Matka Boska, nie możesz zmienić twarz, no ona wiesz. No nie, no ale to Dali, to Dali, Polką, to ja mówię, że mogłaby... Dali, to on. A przecież to nie była jego żona, jego żona na pewno nie była Polką, Matka Boska tak, no. No tak, ale, nie, ale to Dali, ja od razu mówię, że jak jakiś a, proces widzisz, to do niego. Się od swoich no. Od Dali swoich mi tu jazda, Dali, zobacz, Dali mi tu jazda, on to wymyślił, no nawet polskie powiedzenie, Jezu, uważaj, bo wjeżdżamy. Ludzie jeżdżą tyłem pod prąd i to jest właśnie, genialne. Jarek, powiedz mi, czy ty nie masz już takich czasami, tak. Z racji tego porannego jeżdżenia, to jest już takie pytanie do ciebie, takich troszeczkę odczuć, ale taksówkarz, wiesz, że na przykład masz takie jakieś już nawyki taksówkarza, mam. Typu jak oni jeżdżą, mam tych taksówkarzy denerwują. Z ostatniego protestu. Ja jeżdżę tak 5 na godzinę mniej więcej, mam już takie nawyki, wiesz, i wkurzam słuchaj. Wszystkich dookoła. Ale... Jest coś takiego, że jak jeżdżę sam swoim, że tak powiem, prywatnym samochodem, to, który jest oczywiście mniej wypasiony i tak dalej, to oczywiste, a to jadę, no powiedzmy, trochę inaczej. Natomiast jak tutaj jeździmy, to tak, nie rozpędzam się, żebyś w czasie hamowania nie robił czegoś o Jezu, takiego. Tak. Na przykład, a nie? Ja robię cały czas, ale żeby Dominik tego nie robił. No właśnie, tak, więc no ja jadę już wolniej, prawda? Tak, żeby oszczędzać tak. Dominika, Krzyśka tyłu, czy Mateusza. Nie, bo on by się rozbił od naszych sprzęt, gości, prawda? Święte, tak. Staram się przewidywać szybciej, co się dzieje, więc włączam migacze wtedy, kiedy trzeba i tak dalej. Wiesz, jak to wkurza wszystkich, bo wszyscy jeżdżą właśnie tak jak Kuźniar prywatny. Czyli ej, ruszaj się! Przestań, okay, nie zajeżdżaj! No. A powiedz, a możesz w ogóle onetowozem wjeżdżać tak, tutaj tak. Na tak. Krakowskie? Poczekaj, uwaga, zatrzymamy się tu na chwilę. Zobacz. Pokaż, co mi pokazujesz. Widział pan? Ha! Całodobowo. Rzeczywiście, nie, to jest no. Już pan, słuchaj, to no naprawdę, możesz zabierać tutaj na randki, wiesz, no, tak, żeby przejechać robię. Tędy. To, że żadna ze mną nie nawet, chce nawet, wiesz co, żona mnie ostatnio namawiała, żebym brzydko w nocy tędy przejechał, skrócił sobie drogę, a ja jestem ale legalista. Ale mówisz, Szymon, zaszalej? Tak, zaszalej, choć, bo tu chcieliśmy jakoś tędy przejechać, mówi, zaszalej, skrócimy sobie, mówię, a Magda, wy wjeżdżacie, nie. A mówisz, co to za zgromadzenie, słuchaj, a to się okazuje, że dziesiąty. Tak, no, nie, to było jakoś, wiesz, przed Frasyniukiem albo po Frasyniuku, chyba. Dajmy się ściągnąć. Frasyniuk dopiero gotował akcję, natomiast wiesz co, słuchaj, żona właśnie namawiała mnie do złamania przepisów, a jestem totalnym legalistą, wiesz, Jezu, ja jestem jesteś harcerz, nudny, no. Nie dość, że jesteś pantoflarzem, no, to już nudny, wiemy, no, ale trzeba jesteś się nudnym trzeba się ze mną zaczynać rozwodzić, mówię ci, no. No. Ale powiem ci, że jeśli chodzi o... Ja nazwałem w ogóle Pałac Kultury pałacem popkultury. Od, na ten czas, kiedy tam jest Dali i Warhol, wiesz? Ale powiem ci, że on nawet dobry właśnie żart? W otoczy... no. Bardzo, nie, no, dobry. Taki, no, trochę... Poczekaj, jeszcze raz powiedz to, tak. Pałac popkultury, jak jest tam Dali i Warhol w tym czasie, to jest pałac popkultury. Genialny, ale super pomysł w ogóle. A tu kamera, jest... zobacz, widzisz? Jest tu, my jesteśmy. My podglądamy Adriana po prostu każdego dnia. To jest niewiarygodne. A co tam ludzie jakieś kartki zbierają? To jakiś protest młodych ludzi pod pałacem? Zawsze się zastanawiam sobie nad tym miejscem, bo tak. Tutaj w hotelu, prawda,
Florida Bristol są turyści. Jaki oni mają obraz świata, ci, którzy przyjeżdżają? Ja myślę sobie, że jesteśmy rozrywkowi, że wiesz, że to jest fajne. W Hiszpanii akurat też, wiesz, pielgrzymują, odprawiają różaniec, to też jest katolicki kraj, więc to, że akurat u nas takie, pewnie pod Pałacem Króla tego nie robią, ale u nas pod Pałacem Prezydenckim może taki różaniec to jest idealne. Ale pamiętasz, że były takie sytuacje, jak tutaj na przykład były jakieś protesty, no, tak. Było to ludzie tutaj w jakiś tam w oknie, jacyś tam turyści tak. Szaleli, jakaś tam kobieta w ręczniku, wiesz, na głowie, wiesz, półnaga, gdzieś tam, wiesz, na parapecie prawie, że tańczyła, bo nagle czuła się w centrum, wiesz, pewnie dzwoniła do znajomych, włącz się polską telewizję, jestem tutaj, wiesz, na różnym bokiem. No, ale przyznaj się, że jest co eksportować z Polski dzisiaj, no. No jest. Ale patrz, jesteśmy takim krajem właśnie, wiemy, no, gdzie jest taki jakiś, no, jest przynajmniej teraz, wiesz, no, taki tygiel i temperatura, wiesz, no, podwyższona, no, może dla sercowców jest to trudna gdzieś tam sytuacja, ale przyznasz, że jest taki, że znowu może był przez jakiś czas, żeby było jakoś tak za spokojnie, musi być teraz gorączka. Ci, że ja uważam, że jest idealnie. Poza tym, jak przyleci w lipcu tutaj Donald Trump, to będzie po prostu eksplozja tej normalności. No. Tylko wiesz, wyobraź sobie, że podobno Waszczykowski mówi tak, Donald, przylatujesz do Polski, wyobraź sobie to, Donald. I on zamknął oczy, poprawił tą swoją dziwną grzywkę i mówi, no mów. A on do niego mówi tak, lądujesz w Polsce, wysiadasz z samolotu, nie ma gwizdów, są brawa. I to jest jedyny kraj w Europie, przylatuj. I on się zgodził. I teraz my mamy taki obowiązek. Poważnie. Naprawdę? Wysyłamy prezesa do Wrocławia, żeby się z nim spotkał. Już nawet prezydent ani premier nie będą mieli okazji. Prezes z nim pogada. I Trump będzie tam parę minut i zmyka dalej. No. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ze względu na imię Donalda, czy jednak trzeba naprawdę jednak pewnym służbom powiedzieć, że to naprawdę Trump ląduje, a nie ten drugi, żeby nie było, że Donald, wiesz, i od razu go na przesłuchanie wezmą, wiesz, jak tylko gdzieś pójdzie komunikat, że Donald wylądował, to może pierwsza rzecz, i wiesz, i triumfalnie przejście na piechotę, wiesz, Donalda, tak jak ale z Wrocławia do Warszawy? To może mu wtedy, wiesz, poradzić, weź, to zobaczysz, jak będą wtedy wiwatować. Ale widzisz, no, i on leci do Wrocławia, gdzie jest ten Frasyniuk, na szczęście się już tam zabukował jakoś we Wrocławiu, ale przyznaj, że czasy są nie tyle, no, że one są mimo wszystko widowiskowe i ciekawe, no. Nie, no to jest, jak ty... ale wiesz co, cały czas myślę, wiesz co, o Frasyniuku, no co prawda powinienem, wiesz, ponieważ on też boks trenuje, tak jak ja, od 5 lat boksuje i wiem, że Frasyniuk trenował boks. Nie, wszystko jest dobrze. Ale nie patrzę na twoje, wiesz, ręce, czy nie, masz takie... trochę mi się wzmocniły, mam trochę żył, wyszedł baniak jeden, drugi. Co prawda na razie będę miał operację kolana, co prawda kolano w boksie nie ma znaczenia. No ale już w kickboksie ma, no. Ale już w kickboksie tak, ale to na razie muszę to zostawić. Natomiast... A ty na narodowym spudzianem będziesz coś tam w MMA ewentualnie w przyszłości? Słuchaj, byłem na KSW, byłem z małżonką. Pierwszy raz poszła moja żona na takie prawdziwe bicie się po twarzach. Słuchaj, tak. Była zachwycona. Ale nie zaniepokojona paroma rzeczami. Pierwsza sprawa. Co pewien czas zadała takie pytania. Szymon, dlaczego oni na sobie leżą? Tak. Potem tak, Jezu, ten pan tego pokopnął w głowę, czy to go nie boli? Drugie pytanie, skąd oni biorą te majtki? Bo ją dziwiło, że mają takie lajki, że jednocześnie bardzo męscy, ale dziwne te majtki są takie jakby troszkę z innej krainy wrażliwości. Wiesz, o co chodzi? I nieustannie, rzeczywiście nieustannie leżą na sobie. No leżą na sobie. Ale to jest jakaś pokusa, wiesz. I jeszcze miała pytanie, czy oni się lubią prywatnie. Jeszcze takie było pytanie mojej żony. No nie, ale na przykład Borys... Mameda uwielbia prywatnie, no bo to jednak jakby nie było, wiesz, jest klasa zawodnik. No ale tam nie wszyscy się uwielbiali, wiesz, człowiek z pękniętą twarzą, czyli Popek, idol młodzieży. Jezus Maria, wiesz, że jakiś Popek miał być naszym gościem? Nie wiem, co nam strzeliło w ogóle do głowy, ale pomyśleliśmy sobie, niech ten Popek ale wpadnie. Ale krótszą przebieczkę byś zrobił, bo nie wiem tam na ile byście tam sobie pogadali, ale wiesz, no to krótszą. Ale wiesz, to był pierwszy gość, który nie dotarł, to był pierwszy gość, który do nas nie dojechał po prostu. Coś mu strzeliło do głowy. Pękniętej głowy, bo on ma popękaną, wiesz. I wtedy on ma głowę na suwaki. Że mamy czas porozmawiać z pierwszym naszym gościem dwa razy dłużej i się okazało, że wiesz, widzowie nie mieli nam tego za złe, co jest fajne. Ale powiedziałeś, wyszliśmy od Frasyniuka, który uprawia boks. Nie, bo zacząłem rozmawiać o tym, bo wiesz, to ostatnio oglądałem i TVN24 oglądałem, słuchaj, tam przeróżne rzeczy. Legendy krążą, że jest taka stacja. Tak, jest i tam przeróżne komentarze i jednak, kurczę, wiesz co, z jednej strony, co by nie było, cholera, to tak, bo wiesz, ja staram się tak trochę być obiektywny. Kurczę, no w sumie jednak jest prawo, że no jest jakie jest. Możemy teraz narzekać, że powinno być, no bez sensu było to uchwalenie, że ma prawo jedna demonstracja, znaczy jedno zgromadzenie, drugie nie. Ale z drugiej strony, jakby nie było, no to
w tym zakresie, który teraz jest, on złamał prawo, wiesz. Tak. Czyli z jednej strony no, powinien być zostać wyniesiony, tak, prawda? No, poszedł tam, czyli teraz tak, stał się nagle idolem, bo już się mówi o nim, że może być przywódcą ruch oporu w ogóle, no bo zobaczono, że prawda, wiesz, no, poszedł, ruszył, jest wyniesiony, jest pyskaty, on jest taki charakterny chłop, prawda? Czyli byłby tak... Wiesz, kijowskim nie jest, no. No nie jest, no i to jest prawda, mój kolega z liceum, że... Że może by rzeczywiście ta opozycja nabrała charakteru, ale już też ona by była taka wtedy dosyć ognista, prawda? Mhm. Taka pięściarska, bokserska, prawda? Bo jednak... Ale zobacz, jest coś takiego, wiem, że podgląda nas nasz kolejny gość, Paweł Kasprzak z Obywateli RP właśnie. A gdzie on jest? Siedzi u nas w studiu, czeka na spotkanie. A, zaraz jest, jest. Zaraz wymienicie. No. Natomiast, że tak jak to się czeka, mówiło ja o tym, że muszę teraz powiedzieć coś takiego łagodnego, żeby od razu on mnie nie strzelił w zęby, bo jeżeli oni są kickboxerami wszyscy, nie, wiesz, wszyscy. To wiesz, to może nie, to cholera, wszyscy a ja teraz nie. Jestem, chwilowo nie jestem w treningu, cholera. No to dobrze, się położymy w parterze, będziemy leżeć. Ale wiesz co, nagle ci ludzie, którzy pomyśleli sobie tak, dobra, kod już nie działa, ci wychodzą, są w sile, a mnie. I nagle im się trafia ktoś taki, ja wiem, tak jak mówisz, no Zikru, no ja wiem, no Zikru, tak. Jeżeli tak chcemy, żeby polska policja była szanowana, to nie możemy jej popychać niezależnie od tego, jak się nazywamy, ale to też są emocje spotkania. Jak Beata Kempa z panem Szyszko rozwalali barierki i przepychali się z policją w 2011 roku, żeby dotrzeć na krakowskie przedmieście, no to też, no, mimo że wejście było 2 metry obok, no wiadomo, to wtedy, no, wiesz, nie było no to, o tym mowy, to wiesz, to no, wszyscy stosują gdzieś trochę czasami te same chwyty, no bo ta konfrontacja, ona jest po prostu barwna. Natomiast z jednej strony, zobacz, co ona wyświetliła, że mamy wspaniałych policjantów po historii. Ta, bo potem właśnie powiedział, rozumiesz, że tam są, słuchaj, studenci ASP, którzy wychowani są na Warholu i Dalim, są policjantami. Komendant prawdopodobnie jest gościem z rzeźby. On rzeźbi kajdanki. Słuchaj, po prostu mamy policjantów historyków, socjologów. Więc wyobraź sobie, jak oni ruszają na tłum, to mają nie to, że przeciwników, tylko tu mają, wiesz, zobacz tego, jak on ma wrażliwy wyraz twarzy. Może ten czytał Szymborską tak jak my. Rozumiesz, to są policjanci, poeci, wyobraź sobie atak policjantów, poetów. Ale jest to genialne w tym, że imię i nazwisko, a on mówi Jan Kowalski. Nie no, jeszcze raz, imię i nazwisko. No tam Zygmunt Wrzosowicz. Nie no, proszę bardzo, jeszcze raz, tam mówili do pana Władek. I się zaczyna, znaczy wiesz, bo to tak jest fajne, że jest widać po nich mimo wszystko inteligencję, choć to nie jest takie oczywiste zawsze. No. Oddziały prewencji to wiesz, no nie są traktowane z szacunkiem najwyższym. Nie? Słuchajcie, może chłopcy z KSW też leżą na sobie, tak, wiesz, mówią, w dziwnych majtkach. Bardzo przepraszam. Tak, a potem 2 godziny później, wiesz, w szatni. Słuchaj, czy pamiętasz ten tomik Szymborskiej, wiesz, nic 2 razy się nie zdarza. Jednak stwierdziłem, że właśnie dzisiaj ten mój knockout ewidentnie ci powiedział, że nic 2 razy, patrz, raz cię walnąłem tak, a drugi raz tak. W sumie nic 2 razy się nie zdarza. Coś w tym musi być. No wiesz, każdy przyjmuje jakąś maskę. Sam powiedziałeś, no, czy ludzie, artyści muszą być normalni? No nie. No. Wiesz co, ja ci powiem, bo jeszcze Jarek, ja jeszcze o tym chciałem, wiesz co, kodzie i o tych wszystkich problemach kodowych. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja jeszcze na początek miałem w ogóle taką, jak zaczął się ten ruch, jak on był ruchem społecznym, ja jeszcze się wtedy radowałem. Pomyślałem sobie, kurczę, fajnie, że ludzie sami oddolnie wymyślili. Jak tylko zobaczyłem polityków doklejonych, jakichkolwiek formacji z tyłu, czy Schetyna, czy nawet Kwaśniewski, czy inny, czy Bronisław Komorowski, od razu wiedziałem, że... Szlak to trafi. Tak. To, wiesz co, znaczy, to musi być tak, że czyści, sami obywatele się organizują i potem prześwietlają tych, którzy potem, kolejnych, którzy wygrają wybory tak samo, rozumiesz? Mhm. A nie może być tak, że nagle tam już w tle, rozumiesz, podoklejani, no tylko widzisz, wiesz, z oni tym mają mam tak, problem. Że sami kurczę, jak wiesz, wychodzą, no to ludzie reagują tak, jak ty mówisz. Jak słyszą Petro, słyszą Schetyna i tak dalej, no to polityka buduje się mur. A jak wychodzą nagle obywatele i im się udaje pociągnąć tłumy, no to oni myślą sobie, kurczę, jak się nie załapiemy na ten wózek teraz, to może nam odjedzie, no więc się łapią. No tak, ale wtedy ten sam ruch powinien powiedzieć, panowie, nie, wy mieliście okazję, cześć, rok temu byliście, mieliście władzy, trzeba było działać. Teraz dajcie nam spokój, wiesz, tylko że i wtedy się zaciąga pewien dług, wiesz, bo ten jeden polityk, wiesz, cię poprze, drugi dla, nie wiem, mikrofony, trzeci da kurczę scenę, to wiesz. To spłacić jakoś. No wiesz, a potem co? Jak ty będziesz w tym ruchu nadal, no to potem jak oni zdobędą władzę, to ty powinieneś wystawić rachunek tamtym. Panowie, dobrze, hola, ale to my wam patrzymy na ręce. A on ci powiedział wtedy, no, a kto ci dawał tam, nie wiem, na przykład buty albo sandały do przemaszerowania przez Warszawę, wiesz, no trochę tak jest, kurczę, no. Chociaż dzisiaj, jak sobie żartują ludzie z Aż Dziennika. Jezu, dzwonią do mnie. Już? Z KSW. Ale dzwonią, wiesz, bo może jest coś fajnego. Walki. Ale poczekaj, odbierz. Tomek, o. Nie mogę teraz rozmawiać z Fundacji Spełnionych Marzeń. Bardzo fajny gość, Tomek Osu. Ale co, nie oglądacie? Nie, no nie, ja bym może nie zrezygnował z tej znajomości. Nie, chociaż, słuchaj, chcę powiedzieć, jak o tobie mówi Krystyna Janda, bo chciała ciebie zaprosić na premierę. I uważaj, Krystyna Janda chciała ciebie zaprosić na premierę. I wiesz, jak Krystyna się komunikuje z zespołem w teatrze, no bo ja tam robię swój monolog o żonie. Krystyna Janda. No i zaproście tego
tego, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. No tego, co go lubię. Ale kogo konkretnie? No ten, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. I sobie pół godziny im doszło, że chodzi o Jarka Kuźniara, rozumiesz? Twój charakterystyczna rzecz jest to, że chodzi z plecakiem i jeździ autem. Nie wiem dlaczego pani Krystyna widzi ciebie, że ty chodzisz z plecakiem i jeździsz autem. Niech pisz pani Krystyny, kurczę. No. Ja, ona wie, że ja z niej żartuję. Ona wie i to nawet lubi. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy z nią u niej w teatrze, ona była po podróży zmęczona jak cholera. Kiedy tylko jest czerwona lampka, ona po prostu siada jak nowa. Uważaj, słuchaj, wiesz, kiedy dostają pierwsze takie wskazówkowe maile od swojej szefowej pracownicy pani Krystyny Jandy, już piąta rano przychodzą maile. Znaczy ostatnie zaczynają przychodzić o pierwszej, pierwsze przychodzą piąta rano. Zabrąźcie tego z plecakiem, no tego, no co go lubię, co jeździ autem. No, no i dobrze, że mieliście ubaw przynajmniej z szefowej. No. Tego, co jeździ autem, co go lubię. Wczoraj tutaj ktoś ładnie powiedział, że wiesz, narzeczona Kuby Wojewódzkiego, wiesz, kojarzysz, Renata. Tak, wiem, Renata, tak. Chociaż nie, to jest dla niej obraźliwe. Renata Kaczoruk, po prostu przy okazji Renata, Kuba się do niej przykleił, ale to nieważne. Wiadomo, no. I Kuba mówi po programie, mówi, dzięki, fajnie wypadliście. Ja mówię, no wiesz, było trochę rozkojarzeń. No, bo ona wygląda cudnie, ale ona wsiadła, już wysiadła z tego samochodu. To ci wiesz, w mini wchodzą dziewczyny, no wiesz, jak jest. Dlatego ja dzisiaj nie wzięłam. Ona miała takie długie nogi, że właściwie siedziała tutaj. Nie, no tak, ona, oczywiście. Natomiast ona powiedziała, że ta sytuacja jest taka trochę windowa, że wiesz, wsiadasz ty, wsiadam ja, nie ma prawie nikogo innego, no i zaczynamy ucieczki, gadać tak. W ogóle zupełnie inaczej, co mam nadzieję nam się udało dzisiaj ponownie. Nie, było bardzo miło sobie przysympatycznie. Sorry za to radio, wiesz, że ja cię następnym razem podrzucę do radio. Dwa złote to masz za kurs, bo nie mogę znaleźć, wiesz o co chodzi. To taniej no. Niż Uber. No, tego co lubię, ten z plecakiem, coś z autem. No dobra, trzymaj się. Dzięki Szymon, do zobaczenia. Cześć.